Siemaneczko, z tej strony Tomuś. Dziś wcielam się w rolę obserwatora i oglądamy sobie Robinsona, czyli jednego z lepszych graczy na serwerze NA. Jak już widzicie po miniaturce, będzie to Yasuo Reroll, czyli jedna z kompozycji, która w ostatnim czasie została mega zboostowana przez chociażby turniej GSK, czyli mistrzostwa, można powiedzieć, Europy. Ja też zwracałem na tego Yasuo uwagę pod tytułem Pisałem Wam na społeczności, tak samo zresztą na doku macie go w S, więc od razu też zapraszam na mój dokument, który też się wyświetli teraz na filmie, macie tam dosłownie wszystkie kompozycje. No i znowu jest, można powiedzieć, że denerwujący. Ponieważ jeżeli ktoś pamięta, na początku PB setu 10 to była najsilniejsza kompozycja w mecie, znaczy można powiedzieć to nazwać metą, jeśli chodzi o PB. Bardzo dużo też osób, jeśli chodzi o ladder Mastera Plus, brało ludzi, którzy w ogóle nie grali tego Yasuo, bo był po prostu za silny. Teraz dostał zmiany na headlinera, też dostał buffy fajne, więc można go grać też na parę sposobów, wracając też do tematu rolowanych kompozycji. W aktualnej mecie wróciły też kompozycje pod tytułem właśnie Serafin, Olafa 3, Kaylee 3, więc jeżeli tylko macie okazję i dobry spot pod te kompozycje, no faktycznie trzeba mieć dobry spot, żeby wejść w te kompozycje, to tylko w sumie tyle. To może wam oddać spokojnie. Jeśli chodzi o Yasuo, to naprawdę jeżeli hyperrolujecie go na czwartym poziomie, czyli na golemach do zera, aby zrobić Yasuo na trójkę, to tak naprawdę jest to darmowe top 4, a jeżeli gracie w ogóle już na lowelo, to oznacza, że możecie go praktycznie hardstackować w każdej gierce i na pewno to też nie będzie złe, chociaż w TFT raczej gracie sytuacyjnie, czyli jeżeli możecie wejść, to wchodzicie, jeżeli nie możecie, to raczej nie hardstackujecie kompozycji. Jeśli chodzi o wybór augmentów, mamy tutaj idealizm, czyli można powiedzieć to tak nazwać, idealny augment pod Yasuo, ponieważ bardzo dobrze korzysta on z Hand of Justice, z boostowanego Hand of Justice, tym bardziej zrobione tutaj 10 ekonomii, czyli sprzedał swojego headlinera, wystawił dwóch Yasuo, aby iść cały czas pod Lustrik. Też Lustrik dostał zmianę, czyli czym więcej Lustrika teraz macie, musicie też sobie przeczytać poprzedni patch, będziecie wiedzieć, jak się zmienił Winstreak i Lustreak, bo trochę ta zmiana jest hejtowana, można powiedzieć, na Twitterze i to bardzo. Także tutaj od razu Robinson sobie pomyślał, że jeżeli sprzeda headlinera, to będzie szukał tego Yasuo. Nie wszedł w czwarty poziom, ponieważ chce on przegrywać, tak jak mówię, jeżeli tylko i wyłącznie macie okazję robić Lustreak, mieć potencjał na karuzeli i tak dalej, to warto go robić. Ustawiony tutaj sobie Yasuo. Wracając, Yasuo ja trochę inaczej rozgrywam niż on tutaj, co właśnie sobie kombinuje w kompozycji, ponieważ ja gram Yasuo Vertical Pentakill. Co to oznacza? Vertical, czyli gracie Yasuo jako second carry, gracie Viggo, który daje wam też równocześnie 5-3 Edgelorda i do tego gracie Karthusa z Morello i Shogunem. Są to bardzo silne itemy aktualnie, więc ja gram jako second carry właśnie dwie mocne jednostki, jakim jest właśnie Viggo i Karthus, ale jeżeli weźmiecie sobie Yasuo na przykład pod True Damage, headlinera bardziej pod Yasuo chcecie właśnie Edgelorda, ponieważ wtedy możecie umieścić sobie na przykład 3 albo 5 pentakili, do tego dodać właśnie 5 edgelordów albo nawet 7 edgelordów, co jest silniejsze niż 6 razy True Damage. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi, ale nawet jeżeli, zobaczymy jak to Robinson rozegra, weźmiecie sobie Yasuo True Damage, zagracie pod 4-6, dodacie do tego jakąś Kianę na drugim poziomie albo do tego jakąś Akali second carry pod True Damage, która aktualnie trochę spadła pod względem mety, bo Akali KDA jest o wiele silniejsza, tym bardziej jak macie szpatułę pentakila, no to też jak najbardziej można to zagrać, więc są różne warianty, jeśli chodzi o tę kompozycję. Hand of Justice już jest. Raczej jeśli chodzi o itemy takie bisowe na Yasuo, według mnie jest to Hand of Justice i Edge of Night. Edge of Night jest bardzo ważny na Yasuo, chociaż jest wiele osób, które się z tym nie zgadza. Tak samo pamiętajcie, że tyle graczy, tyle challengerów, tyle opinii. Jeżeli wejdziecie sobie na obojętnie jakiego challengera, ja mam aktualnie GM-a, no to możecie też wejść na mojego doka i sprawdzić, jakie itemy preferuje. To są osoby, które na przykład twierdzą, że Olaf nie potrzebuje QSS-a i grają na nim Steraka, żeby zboostować swój damage. Grają Olafa pod 7 pentakili, niektórzy preferują 6 bruzerów. Trzecia osoba powie, że QSS na Yasuo też jest ważny. Czwarta osoba powie, że wolą mieć 100% Omni w Ambi i powiedzą wam, że Betek na Yasuo jest o wiele lepszy. Tak samo jak ja twierdzę, Edge of Night jest najważniejsze, ponieważ dzięki temu dodaje to ogromny boost na Yasuo, tym bardziej, że możecie go trzymać z przodu, on gubi target i tak dalej. Więc jeśli chodzi o bisowe itemy, no to bardzo ciężko je określić na Yasuo, ponieważ tak jak mówię, może być to Sterak, może być to Hoi, może być Edge of Night, może być Infinity Edge, może być Genslayer, Deadblade, co tam jeszcze, Titan Resolve też ostatecznie, zależy też jaki macie slam.
więc bierzcie to pod uwagę, że jeżeli na przykład wejdziecie na mojego doka i tam jest trochę inaczej zagrane Yasuo, to nie oznacza to, chodzi mi o to, że ja gram o wiele słabszą wersję niż zagrał to Robinson, ale od tego jest ta seria, żebyśmy przyjrzeli się jak, w jakiej sytuacji w danym momencie, ja próbuję też wam to zawsze przetłumaczyć, dlaczego on zrobił taki ruch i tak dalej, jak to rozgrywa właśnie Robinson. Często korzystamy, że tak powiem, z jego wodów, bo jest to jeden z lepszych graczy po prostu według mnie. Wzięty tutaj Yasuo pod Edgelorda, tak jak mówię, Edgelord jest o wiele silniejszy, ponieważ możecie zmieścić 5 razy Edgelord, tym bardziej, że jeżeli weźmiecie tak naprawdę Yasuo pod True Damage, to też na początku nie daje wam to takiego power spike'a, bo jeżeli weźmiecie Edgelord, no to zaraz wystawicie sobie Riven, zaraz wystawicie sobie Kaylee i macie dodatkowy damage, tam plus chyba 15%, a True Damage po prostu wystawicie sobie Kennena i do tego Niko, na przykład Ignara albo Lilię i równocześnie daje wam to dobre cechy, do tego Echo i tak macie te 3 razy True Damage, a 4 True Damage nie daje takiego power spike'a jak chociażby 5 Edgelord czy 3 razy Edgelord, no chyba rozumiecie. Jest tutaj wejście. Nie wchodzenie w level, teraz rolowanie na czwartym poziomie po Yasuo na trójce, tak jak wcześniej mówiłem, zawsze po golema chcecie mieć około 50-40, no zazwyczaj się ma 50 ekonomii i rolujecie po Yasuo 3, no siadł on tutaj dosyć szybko, jeśli chodzi o itemy, ma on tutaj Shrouda, czyli prawdopodobnie zrobi on tutaj Shrouda, czyli Magic Resist plus Pass, jest to bardzo silny item, tym bardziej w kompozycji z Yasuo, jest tutaj drugie Hand of Justice, więc ja bym się szczerze mówiąc zastanowił, wrzucony Titan Resolve, ok, tak jak mówiłem wcześniej, spoko, co tu się zrobić? Na Riven zrobił Hoya. Dlaczego nie zrobił Hoya na Yasuo? Ponieważ sam jeden Hand of Justice zboostowany, to znaczy ten Idealizm, jest bardzo silny sam sobie, a boostując teraz Riven, chce on tego Hand of Justice wrzucić na Viego ostatecznie. Więc wtedy korzystasz z Idealizmu na jednej i drugiej postaci, a nie tylko na i wyłącznie na jednej. Jedyne, co mnie tutaj dziwi, to, że nie wrzuca on Shrouda. Tak samo może on wrzucić Morello, bo zawsze to może przenieść na Karthusa. No bardzo dużo tutaj te itemy Robinsonowi oddają, no bo po pierwsze jest tutaj Kaylee, może on tutaj wrzucić Kaylee, zrobił tutaj 4 razy True Damage, ja trochę inaczej bym to rozegrał, bo dałbym Morello na przykład na Kaylee, które potem mogę przenieść na przykład na Karthusa. Tak samo Shroud jest bardzo silny w kompozycji z Yasuo pod AD, w sensie, żeby zmniejszać ten armor. To znaczy, zrobił tutaj Morello na Kennenie, co jest dosyć ciekawą, chociaż no inaczej. Jest tutaj Kennen 2, więc zawsze Kennen 2 ma trochę więcej zdrowia, też podpala on dwie osoby naraz, 3 plus autoataki, nie ma Kaylee na dwójce, nie ma też 5 Edgelordów, bo nie ma tam jakiegoś Jona, więc te Morello na Kennenie jest w sumie nawet dobre, ale tak jak mówię, jeżeli dążyłby do na jakąś na przykład Kaylee 2, tym bardziej, że ja gram Karthusa, to slam Morello o wiele było tutaj silniejszy niż slam Shrouda, ale naprawdę biorąc pod uwagę jego itemy, to ma tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo możliwości. Jest tutaj Kaylee 2, jest tutaj szykowany Mordekaiser. Zobaczymy jak to gra, tak jak mówię, każdy mój obserwator polega na tym, że obserwuje grę nie oglądając ich wcześniej, więc nie wiem co tu się dokładnie stanie. Jednak zrobiona tutaj Kaylee, Hand of Justice na Kennena, no tego ruchu trochę nie rozumiem, bo po pierwsze Morello na Kaylee o wiele by było silniejsze, bo też korzysta z Edgelorda. Riven była na jedynce, więc spoko. Z Hoya też Kaylee jako tako korzystałaby lepiej, więc może on po prostu czeka na siódmy poziom, żeby dostawić 5 Edgelordów i może wyrolować jakiegoś Viego, chociaż bardziej tutaj kontestowałbym 8 poziom, I guess. Co do drugiego augmentu, bo nie za bardzo zwraciłem uwagę, jakie miał augmenty, ale co do srebrnych augmentów, no to dobrze wiecie, że nie mają to te augmenty jakichś dobrych, wielce przeliczników. Zazwyczaj srebrne augmenty często bardzo się bierze pod QSS-a, bo jest chyba 3 rodzaje augmentu pod darmowego QSS-a, a jeżeli nie, no to bardzo ciężko wybrać bardzo dobry augment. Co do wampiryzmu, jest jak najbardziej spoko pod kompozycję z Yasuo, tym bardziej, że masz podwójnego Hoya, wzmocnionego Hoya przede wszystkim. Co on tutaj wziął? QSS-a i zrobił QSS-a. No i właśnie, i tu jest ciekawa rzecz, bo każdy champion tak naprawdę w tej mecie, można powiedzieć pod AD, wymaga QSS-a, bo jak dobrze wiecie, Echo, Thresze, praktycznie w każdej kompozycji dodawane, więc jeżeli bardzo dobrze ktoś się ustawi z Echo, z Thresh'em i tak dalej, to prawdopodobnie wam Yasuo i tak dalej się nie ruszy. No w tym momencie właśnie odpalił się Echo, więc ten Yasuo już by o wiele mniej robił niż teraz. Więc tak jak mówię, tyle graczy, tyle opinii. Ja zamiast QSS-a wolę jednak te Edge of Night, bo można się spozycjonować w taki sposób, żeby ten QSS nie był aż tak wymagany na Yasuo. Także
Nie musicie mnie w tym momencie słuchać, ale tak jak mówię, jeżeli macie dojście do QSS-a, macie dojście do Titana, macie dojście do Hoya, o jest tutaj darmowy Vigo, od razu zmieniony Kennen. Dlaczego? Tak jak wcześniej mówiłem, chociaż ten Kennen wrócił? No zastanawia się tutaj, no ja też bym się zastanawiał, bo po pierwsze, Vigo bardzo dobrze korzysta z Hoya, Morello zawsze można wrzucić na Kaylee, no nie ma tutaj piątego Edgelorda, więc na pewno jeżeli w tym momencie miałby jakiegoś Yona albo Riven, zastępczego, to na pewno by to zamienił, ale jednak ten Kennen 2 jako sama w sobie jednostka po prostu jest ok, więc zamienianie z silnej jednostki na słabszą w aktualnym 3-6 stage'u, bo 3-6 stage wilki, no to można tego Kennena zostawić. No czeka tutaj na pewno na piątego Edgelorda, żeby właśnie tego Kennena i Senne po prostu wywalić, wrzucić Yona, wrzucić Vigo, dać Morello na Kaylee, potem Morello wrzucić na przykład na Karthusa, tak jak ja to robię, bo Karthus aktualnie jedna z najsilniejszych jednostek. Tak samo bardzo dużo pytań dostawałem od Was na społeczności, na Discordzie, na którego też na Discorda zapraszam, macie link w opisie, tam zawsze możecie pisać do mnie na kanale ogólnym u mnie, tak samo pisać do mnie na PW, więc nie ma z tym żadnego problemu. Zrobiony tu siódmy poziom, jedyne, no jest tu Guard Brinker, jest Last Whisper, no wrzucił pas, żeby wzmocnić eko, to całkiem normalne, jest LW, tu akurat wydaje mi się, że lekko przesadził, bo LW nie jest za dobrym itemem na Vigo, jest to dobry slam powiedzmy, ale Attack Speed mógłby poczekać do jakiegoś chociażby Red Buffa, mógłby poczekać, te Red Buff bazowy jest po prostu silny, już pomijając ten w sensie te zmniejszanie leczenia, bo Morello też ma jednak, nie? W tym, tym to bazowo jest to po prostu silny item nawet po nerfach. Druga sprawa, mógłby zrobić Titan Resolve'a, także ten Last Whisper trochę go poniosło, chyba tak mi się wydaje. No i tutaj jest teraz duży problem, bo nie leci mu w ogóle ten Edgelord, nie? A rolować na siódmym levelu nie za bardzo się w tej mecie opłaca. Tone of Stage, tak jak mówię, Tone of Stage zawsze jest po prostu spoko. Gift from the Fallen jest ciekawy w Yasuo i Combat Caster też nie jest zły w tej kompozycji. Jest tutaj zrobiony siódmy poziom, bo powoli już chcę zacząć mieć Power Spike'a, czyli siłę stołu, więc chcę tutaj jak najszybciej wzmocnić się. Yasuo, tak jak mówię, free top 4, więc grajcie. Zobaczymy, czy uda się Robinsonowi za pomocą Yasuo wygrać gierkę. Okej. Okay. Ten Yasuo tak bije od 5 do 11-12 tysięcy, zależy też na jaki spot i finał gracie. Jedyny jaki problem ma Yasuo to raczej taką skontestowanego TF-a, to znaczy jeżeli byście mieli problem wygrać finał na TF-a, to się nie dziwcie, jeżeli oczywiście gracie dobrze TF-a, tak samo Twin Terror, tutaj widzicie Vex i Twitcha, to jest też jedna z najsilniejszych kompozycji. Wracając do tematu TF-a, TF jeżeli dobrze jest zrolowany, czyli rolka na 8 po TF-a, potem wejście w 9 i dostawienie Sony 2 i Laoi 2, czyli takie można powiedzieć ostre kontestowanie, bo wiele osób też na 8 levelu w Twisted Fate zostaje, co jest błędne, bo no potrzebuje ten TF jednak tą Sonę i tą Laoi w 100%, a na 8 poziomie nie zawsze się dostaje. Więc ten tankowatość za pomocą Ilao i do tego jakiś Kramgard na Blitzcranku i Twisted Fate, który tak naprawdę dzięki Morello i Shojinowi i Archangel Staffowi za trzecim castem bije około 5-8 tysięcy, może tego Yasuo dosłownie zwanshotować. Tym bardziej, że Twisted Fate kompozycja nie polega na CC-kach, więc ten QSS na Yasuo nie za bardzo wam cokolwiek daje. Także bałbym się po prostu grać Yasuo w finale na Twisted Fate'a, który jest bardzo kontestowany teraz. Wziął tutaj szpatułkę. Być może też zrobi szpatułkę True Damage, którą może wrzucić na w sumie bardzo dużo możliwości, bo znowu wracamy do tematu Karthusa. No i tu jest ciekawe wejście, to znaczy nadal zostawił tego Kennena, mógłby po prostu wywalić tego Kennena i po prostu dać Riven na piątym Edgelordzie i wywalić tą Senne i dać jakąkolwiek lepszą jednostkę. Ale Robinson postanowił tutaj wbić ósmy poziom. No nie dziwcie się w tej mecie, że ludzie wrzucają często agresywnie poziom, bo pamiętajcie, w TFT chcecie grać mądrze, bo żeby się zrozumieli, kiedyś w TFT było tak, jak dobrze ktoś pamięta, chodzi mi o te sety pierwsze, nie? Set drugi, pierwszy, trzeci, że ekonomia, ekonomia, jeszcze raz ekonomia. No jak widzicie, tutaj jest tylko i wyłącznie ZX i dwa razy ZX i sam Blitzcrank już Yasuo ubolewa na po prostu tę kompozycję z ZX-em.
No i kiedy się robiło się ekonomię, namiętnie trzymało się te 50 ekonomii, nigdy się tej naprawdę ekonomii nie traciło. Teraz trochę to się o wiele bardziej jakby sfleksowało, bo robienie hardstack poziomu, hardstack oznacza, że szybkiego levelu, na przykład tracenie przy tym 30 ekonomii, ale wejście w level, żeby wzmocnić swój stół, jest bardzo popularne, więc nie bójcie się, jeżeli macie właśnie tak zrobić jak Robinson, czyli wejść właśnie w 9 czy w 8 poziom na szybko, żeby dostawić jednostkę, wygrywać i tak dalej. W jego przypadku to była 8. Zbiera na nowo ekonomię. Prawdopodobnie jak będzie po wrajtach, będzie chciał zrolować. Ma tutaj Kianę. Na pewno Kiana będzie zamieniona za Kennena. Raczej ta Senna też jest do wywalenia. Też może zrobić true damage na Viego, jeżeli szpatułka mu poleci z KW, to zawsze może KW wrzucić. Tak jest, hitnął tutaj KW i to, że teraz zrobi szósty true damage na Viego, jest bardzo, bardzo ciekawe. Jest też jakaś możliwość, bo pamiętajcie też, że na moim dokumencie dużo osób też pisze, że czemu nie daje jakiejś tam wersji, że tu można dostawić Guardiana, tu można dostawić True Damage, tu można dostawić coś tam. Pamiętajcie, że jeżeli miałbym wypisać wszystkie możliwości w każdej kompozycji, byłoby to tak naprawdę niemożliwe, nie? Jest szpatuła True Damage, tak jak mówiłem, w jego w True Damage jest nawet spoko. Morello na pewno wyląduje na Kaylee, tak jest. I co by tutaj mógł zrobić? No wziął Huragan, a nie, przepraszam, dobra, zapomniałem o tym pasie na jako, dobra. No to tak jak wcześniej mówiłem na początku gierki, że Shroud jest bardzo silny w kompozycji z Yasuo, no i jednak ten Shroud wylądował na eko, także tak jak mówiłem, czyli bardzo często przewiduje takie ruchy. No i wracając do tematu tego po prostu, co mówiłem o mecie, jeżeli miałbym wykazywać wszystkie wersje, czyli wiesz, macie tutaj vertical ze szpatułą, tutaj możecie wejść w 9, dodać Sonę z Ginso, zboostować attack speed, tutaj dodać true damage, tu można zagrać 7 edgelord, można zagrać Kayna pod AP jako second carry, też można zrobić szpatułkę pod ten pentakilla, dodać Yorika na dwójce, do tego szpatułkę pentakilla zrobić na Akali KDA, żeby mieć potrójnego second carry, no tego jest mnóstwo, więc bardziej polecałbym wam oglądać gry jakichś prosów, albo ciekawostka też niedługo, dzięki Kalinosowi, mojemu znajomemu, którego bardzo serdecznie pozdrawiam w tym filmie, na moje urodziny, które mam jutro, dostanę nową grafikę do komputera, która ponoć pomoże mi bardzo w streamowaniu, więc być może zacznę streamować trochę wam na YouTubie, więc też zapraszam, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Także co by tutaj chcieliśmy zrobić? Jest tu Viego 2, tak za darmo zupełnie, także spoko. Nie gramy tutaj 5-7 Edgelordów, tak jak mówię. I może być to wersja 7 Edgelordów, 5 Edgelordów, 4 True Damage, 5 Edgelordów, 6 True Damage. Można zagrać 5 Pentakilla albo 7 Pentakilli. Można nawet szpatułę na Yasuo z Pentakillem dać i zagrać 7 Pentakilli plus Second Carry Viego i Karthus. Bardzo dużo możliwości ma ten Yasuo. Jeżeli jesteście ciekawi, to ja w tym Yasuo na dokumencie, którego pokazałem wam wcześniej, na czym polega mój dokument, swoją drogą nowe osoby zapraszam na ten dokument. Zawsze jest aktualizowany, przypominam się znowu, wiem. Zrobię wam tam parę wersji tego Yasuo, bo tam jest chyba jedna, ostatecznie taka moja, więc dodam do tego wersję drugą i trzecią i czwartą, żebyście mieli jakiś tam rozruch, nie? O to mi chodzi. Mamy już tak naprawdę top 5 za darmo. Co chcemy z kółka? Dragon's Claw nie jest zły. No na pewno, czyż nie, Juat Gauntlet? Juat na Kianę ostatecznie? Nie, no Dragon's Claw, spoko, wejdzie na Mordekaisera albo na Yorika. W sumie to nawet chyba na Yorika, chociaż na Echo 2 też spoko, tym bardziej, że korzystam z True Damage'a. Raczej będzie chciał tutaj wejść w 9 poziom i dostawić jakąś legendarkę, prawdopodobnie będzie to Illaoi. Hardstackowanie Yorika 2 na pewno będzie. Okej. Okay. Morello. Jedyne, chociaż nie, no bo w sumie tam Kaylee wywalił, nie? Więc te Morello na tym Yoriku, nie wiem czy to aż tak dobrze działa pod jego contested skilla, ale jak widać Robinson no bardzo preferuje tego te Morello rzucić jednak na Yorika, także spoko, I guess. Dobrze, grany tutaj Jazz. By the way, jeżeli kogoś ciekawi, chociaż większość moich widzów pewnie korzysta z dokumentu, więc tak naprawdę zna metę w 100%, to właśnie teraz takie rare kompozycje wróciły trochę, nie? Czyli właśnie Seraphine, tak jak mówiłem, czy Olaf 3, raczej Ezreal i Caitlyn wypadły z mety, Twisted Fate wrócił do mety, co takiego jeszcze? Na pewno można grać Legendary Board, czyli wejście w 9-10 poziom i zrobienie po prostu spotu legendarnego. Na pewno Yasuo, Viego z Zedem trochę wrócił.
True Damage Patua jest no trochę, no, znaczy można powiedzieć, że True Damage Patua jest zabita, bo nie licząc tego, że odpalasz cechę za pomocą 6 True Damage'ów w jego, to nie dostajesz tego bonus deal damage'a, który był wcześniej, więc trochę gorzej, I guess. No Karthus jest mega silny, Karthus Vertical, a Pentakill, czyli znowu Vertical oznacza, że jest paręnaście tego wersji, bo można zagrać Karthusa z Akalikada, można Karthusa z Viego, można Karthusa z Kianon 2 na Pentakillu, można Yorika dać jakieś second carry bruzerowej, temej też jest spoko. Także aktualnie ta meta jest taka trochę popaprana, jak dobrze zwróciliście uwagę, na doku tej S-tierowej mety jest bardzo, bardzo dużo. W poprzednim patchu tak naprawdę były 3 buildy na krzyż grane, no teraz tych buildów jest o wiele, wiele więcej, bo jest około ich jakieś 10, więc ta meta jest bardzo, bardzo o wiele ciekawsza niż ta poprzednia. Ja się osobiście z tego bardzo cieszę. Wejście w 9 poziom i dodanie tutaj Illaoi, czyli praktycznie, chociaż dodał tutaj Yona. Edge of Night raczej na Kianę, dokładnie. Edge of Night to jest też jeden z silniejszych itemów na Kianę, tak mi się wydaje. Czemu tutaj dodał Yona? Crown Diver, szczerze mówiąc, dałbym tu bardziej Illaoi, bo nie rozumiem trochę tego ruchu, powiem szczerze, bo Edge Lorda wam to piątego nie aktywowuje, to znaczy Robinsonowi nie aktywuje. Po drugie, Crown Diver nie daje mu zbyt dużo. To znaczy ma ten cecek naprawdę może czasami uratować dupę, może ja go szczerze mówiąc nie doceniam tej cechy, ale raczej prawdopodobnie on ją zamieni, tego Yona. A jednak aktywował 5 Edgelord, czyli poświęcił Yorika. Znowu bierzcie to pod uwagę, tyle graczy, tyle opinii. Więc mi się to osobiście nie podoba. Twierdzę, że ten spot poprzedni był o wiele silniejszy. Tym bardziej, że miał dostęp do Yorika 2. Jest tu Kiana, okej. Okay. Morello na Kaylee. Czyli wracamy do tego motywu, który wam mówiłem wcześniej, nie? Czyli właśnie Kaylee na Morello, do tego 5 Edgelord, takie standardowe, 6 pentakili, znaczy 6 True Damage. Więc tak jak wcześniej to zwracałem uwagę, że może właśnie w taki sposób to zagrać, więc też mnie trochę to dziwiło, ale jednak biorąc pod uwagę, że ten Yorick mógł być na 2, bo te Yorick 2 później trafił, no wiadomo, że jednego sprzedał, więc powiedzmy, że ten Yorick mógł wrócić do puli, nie? Ale no, ja bym to rozegrał właśnie w tamtym sposobem, którym Robinson grał wcześniej. Jest Kiana 2 i to powoduje teraz to, że prawdopodobnie on wygrywa finał. Także tą analizę mam nadzieję, że zrobiłem. Jeżeli chcecie materiały z Seraphine albo z Olafa 3, które też mogę zanalizować, pamiętajcie też, że możecie nadsyłać swoje analizy gier. Wystartowałem z serią analiza gier widzów, więc jeżeli chcesz się nauczyć coś w TFT, to pisz na maila, którego masz w opisie i ja wam zanalizuję waszą gierkę. Pamiętajcie też, że nie będę tego wrzucał często, to znaczy często, tak co myślę, że raz w tygodniu, więc jeżeli nie dostałeś się, nie było cię w następnym odcinku z analizy gier, to poczekaj, na pewno zanalizuję grę, którą wysłałeś, także tyle z ciekawostek. Zobaczymy sobie finał Robinsona i to na tyle w tym materiale. Także dzięki, że byliście. Bardzo dużo osób prosiło, czy Yasuo aktualnie wrzucę, ponieważ wydawało się im, że jest silny. No to nie wydawało wam się, bo po prostu jest. Więc jedyne, co musicie wiedzieć, jeśli chodzi o jedynki, bo też tego nie mówiłem, a może to jest, w sumie to jest najważniejsze, to to, żeby nie grać na dwie osoby. Czyli jeżeli widzisz, że ktoś wyciągnął ci Yasuo na dwójkę i będzie chciał iść Yasuo na dwójkę, to nie miej podejścia typu no może się trafi albo coś takiego, tylko graj wtedy, kiedy możesz. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na razie i cześć i powodzenia we wbijaniu dywizji.